Cześć. Słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Tu mała się domaga. Co, będziesz czekała? Będziesz czekać? To chodź na rączkę wezmę. Tak, chodź na rączkę. Chodź tu na rączkę, chodź. Ja. Tak szybko wam opowiem, słuchajcie. Wszystkim preparatom daję 10 na 10, a nawet 11 na 10. Słuchajcie, płyn uniwersalny o zapachu cytryny, ale to jest tak piękny zapach cytryny, że nawet cytryna tak ładnie nie pachnie, naprawdę, słuchajcie. Nie jest mocnym zapachem, nie jest takim zatykającym, ale jest naprawdę przepięknym. Słuchajcie, w całym domu, jak się umyje podłogę, to pachnie cytryną. Naprawdę, kiedyś była taka reklama Mr. Proper, chyba to się nazywało w PRL-u, że tak niby właśnie cytryną pachnie, że tak wszystko odblaskowo i tak w ogóle. No słuchajcie, to mogę wam polecić z czystym sumieniem i zaraz wchodzę na Allegro. Sobie zrobię zapas do domku letniskowego. Przepiękny zapach. Domywa łapki psie, bo teraz mamy, tak jak widzicie, małego szczeniaczka, więc sika gdzie popadnie i kupę robi gdzie popadnie. Więc no trzeba zmywać podłogę często. Kilka razy dziennie nawet bym powiedziała. Więc naprawdę się sprawdza. Zabija ten zapach, zapach psa. Łapki psa zmywa z podłogi czarnej. Jeszcze nie myta, ale była myta wczoraj, więc no wróciłam z pracy, więc no już wiadomo, łapki są, ale jest jeszcze blask. Więc naprawdę 11 na 10 mu daje i jest rewelacyjny. Przyspieszacz opalania, słuchajcie. To jest taka maleńka miniaturka. Ja nie wiem, ja to chyba się pomyliłam kiedyś właśnie, zaczęłam kupować sobie takie różne preparaty na działkę do domku letniskowego i potem się okazało, że wszystko, cena mnie nie zastanowiła, bo nie była tańsza. No patrzcie, nie była tańsza. Kurde, nie wiem kiedy się wyłączyło. Nie wiem, 12 na 10? Rewelacyjne. 12 na 10 przyspieszacz opalania, słuchajcie, ja sobie smaruję się, to jest w ogóle pianka, nie wiem czy będzie widać coś, o, tu już woda leci, nie trzeba tego wstrząsać, bo on, to normalnie leci pianka, ale to jest końcówka, więc taki już sama woda, czy pianka wpłynie. Czy przyspiesza opalanie? Na słońce nie wychodziłam i nie wychodziłam też po smarowaniu na solarium. Smarowałam się rano, bo miałam suchą skórę i wychodziłam na 8 godzin do pracy. Po 8 godzinach szłam na solarium, więc nie wiem, czy jeszcze to na sobie miałam, bo byłam już przepocona po pracy i okurzona, bo ja chodzę na piechotę do pracy 15 minut i chodzę taką żużlówką, więc jak wchodzę do pracy, to jestem cała okurzona, więc tak. Więc potem jeszcze przed snem się psikałam tym. Powiem wam, że jakoś tym przyspieszaczem, no nie mogę wam powiedzieć, że przyspiesza, no bo nie przed samym solarium się psikałam, tak? Więc no nie mogę tego stwierdzić. Bardziej psikałam się, żeby właśnie nie mieć suchej skóry, jak idąc do pracy, a potem wracając po kąpieli, kładąc się do łóżka. Ale nie wysusza skóry. Jest bardzo fajny w aplikacji. Ta pianka jest fajnacka, słuchajcie. Oczywiście no ręce się ubrudzi, no bo tutaj psikacie pianką na skórę, ale musicie to rozprowadzić. Więc jest fajne. Ja myślałam, że to trochę z bronzerem jest. Nie jest. Jest bardzo fajnym produktem. 11 na 10. No i tu 11 na 10, słuchajcie, daję. Też zaraz wchodzę w internet i sobie kupuję większą ilość. To jest rolon, słuchajcie, ale on jest tak rewelacyjny. Nie dość, że ma przepiękny zapach, to jest chyba figa. No jest napisane, że owocowy to jest, tak? Frut. No powiedziałabym, że owocowy, ale bardzo, bardzo przyjemny zapach. Słuchajcie, on ma taki kremowy, taką kremową konsystencję, bardzo przyjemną w dotyku, nie lepiącą. I trzeci zasadniczy punkt, nie, one są na tym samym poziomie, więc trzecia zaleta jego jest to, no bo one zawsze stoją przeważnie do góry dnem właśnie, żeby opadały na tą kulkę i słuchajcie, właśnie cały czas ta kulka jest mokra. Więc czy się smarujecie po godzinie, czy się smarujecie po 8 godzinach, nie patrzcie na to, to jest brudne po prostu, bo ja już to nie za każdym razem wycieram w papier albo w chusteczkę i dopiero się tym smaruję przed pójściem do pracy. Wytrzymuje, słuchajcie, no do 4 godzin pacha, żeby potem się psiknąć dezodorantem albo perfumami. Współpracuję z wieloma perfumami, które ja miałam, te wiecie, te perfumetki za 8-10 zł. Nie dostałam uczulenia, nic mnie nie swędziało. No i właśnie cały czas ta kulka jest wilgotna, więc nie ma tego
tarcia, nie? Jest, no, 11 na 10, produkty dzisiaj rewelacyjne. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.